Witam w kolejnej części wakacyjnej podróży po regionie w poszukiwaniu podań i legend świętokrzyskich. Dziś wybierzemy się w okolice Ciekot, kraju lat dziecinnych Stefana Żeromskiego. Oprócz ukochanej miejscowości pisarza odwiedzimy również okoliczne wioski Wilków oraz Świętą Katarzynę. Żeromscy wprowadzili się do majątku w Ciekotach w 1871 roku. Pomimo, że gospodarstwo było dość skromne, niedostatki rekompensowało piękno przyrody i niesamowite widoki rozpościerające się wokół. Stefan Żeromski często wybierał się na wielogodzinne, samotne wycieczki po okolicy. W sposób szczególny upodobał sobie górę Radostową, z której szczytu rozpościerał się wspaniały widok na okolice. Ślad wrażeń, jakie pozostały w pisarzu z tamtych dni, możemy poznać z jego dzienników. 14 kwietnia 1886 roku. Na Górze Wilkowskiej. Widać stąd moją wioskę, Wilków, Świętą Katarzynę, wszystkie góry moje, wszystkie lasy. Odróżniam każdy krzak, każde jeziorko, chaty. Ta sama cicha, straszna, niema leśna górz, pustynia. Święta pustynia, mój staw błyszczy jak stal, olchy na grobli i biały dwór, i drogę białą do Wilkowa widać. Jakżem szczęśliwy. Piętnasty kwietnia 1886 roku. Wczoraj piechotą poszedłem do Wilkowa. Z góry Wilczkowskiej objąłem okiem całą moją dolinę. Dziki obraz, szary, poszarpany, różnokolorowy, ale nade wszystko dziki. Łańcuch gór, Masłów, Kamień, Radostowa, Kamień Drugi, Wilków, Łysica, dzieli tę dolinę od świata niejako. Z przeciwnej strony zatacza widnokrąg olbrzymi łan lasów. Las. Nie ma pojęcia, co to jest las, kto Łysicy nie widział. Okolice Ciekot słyną nie tylko z pięknych widoków, ale i ciekawych legend oraz podań. Wiele z nich dotyczy Świętej Katarzyny, szczególnego miejsca, które było dobrze znane również Stefanowi Żeromskiemu. Jaka jest jego geneza? Legenda głosi, że pewien zamożny szlachcic, a zarazem rycerz króla Jagiełły, postanowił porzucić swój majątek i wybrać się podróż w celu znalezienia miejsca, gdzie będzie mógł w spokoju wieść dalsze życie. Przybył w okolice Łysicy do małej osady, w której żyli z pracy swoich rąk prości ludzie i postanowił wśród nich zamieszkać. Przy wsparciu benedyktynów ze Świętego Krzyża zbudował drewniany kościół. Umieścił w nim rzeźbioną w drewnie cyprysowym, ozdobioną drogimi kamieniami figurkę Świętej Katarzyny. Wkrótce ludzie zaczęli nazywać to miejsce Świętą Katarzyną. Z czasem zaczęli przybywać do niego pustelnicy, by móc osiąść w pobliżu świątyni. Sam fundator kościółka również zaczął wieść pustelnicze życie, a ludzie nazywali go od tamtej pory pustelnikiem Wacławkiem. Pewnego razu syn Zygmunta III Wazy, książę Władysław, podczas podróży z Krakowa do Warszawy ciężko zachorował. Zatrzymał się w Bozentynie, gdzie zajęto się przywróceniem go do zdrowia. Jednak żaden lekarz nie potrafił tego dokonać. Pewna okoliczna kobieta zaleciła, aby umierającego przenieść pod cyprysową figurę Świętej Katarzyny. Prośbę kobiety spełniono i wkrótce królewicz zaczął odzyskiwać siły. Po latach uzdrowiony książę, już jako król Władysław IV, w podziękowaniu za ocalenie życia, podarował klasztorowi, który powstał na miejscu drewnianego kościoła, srebrne wotum i tkaną zasłonę ołtarza. Tym samym zaznaczył wagę tego miejsca. Gdy już zmarł pustelnik Wacławek,
który wzniósł na świętej Katarzynie drewniany kościół, biskup krakowski Jan Rzeszowski postanowił zbudować murowany klasztor na polanie niedaleko źródła świętego Franciszka. Robotnicy powbijali kołki wytyczające miejsce budowy, zwieźli kamienie i drzewo, pracowali w pocie czoła cały dzień, a następnego ranka nawet śladu nie znaleźli po wczorajszej robocie. Zdziwili się wielce, ale w końcu wszystko odszukali. Budulec leżał dokładnie w tym miejscu, gdzie dziś stoi klasztor. Przewieźli wszystko jeszcze raz i znów zaczęła się budowa. Trzeciego dnia ponownie zastali polanę pustą. Orzekli: to pewnie czart przeszkadza. I znowu zwieźli budulec. Ale kiedy nadal tajemniczym sposobem znikały ślady ich pracy, ustąpili i zbudowali klasztor tu, gdzie stoi obecnie. W okolicach Łysicy Katarzyna nie była jedyną świętą, która sprzyjała okolicznym mieszkańcom. Drugą, równie ważną postacią jest święty Franciszek, z którego osobą związana jest pewne niezwykłe miejsce zwane źródełkiem świętego Franciszka. Aby poznać genezę tego miejsca, należy odwołać się do pewnej starej legendy. Bardzo dawno temu stał na szczycie Łysicy okazały zamek. Jego jasne mury jaśniały z daleka na tle granatu ogromnej puszczy. Komnaty urządzono z takim przepychem, że oczy niemalże bolały od patrzenia. Mieszkały z nim dwie siostry. Starsza, kruczowłosa i żywa jak iskra, oraz młodsza, będąca jej przeciwieństwem. Złotowłosa i spokojna, lubiąca samotnie snuć się po lesie. Pewnego dnia do zamku w poszukiwaniu noclegu przybył rycerz. Siostry przyjęły go z dużą życzliwością. Urzeczony urodą dziewcząt młodzieniec zapomniał o celu podróży i starał się przedłużyć swój pobyt w zamku. Z czasem jego serce zdobyła starsza z sióstr. Od tamtego czasu spędzała z nim każdą wolną chwilę. Zasmucało to młodszą, która nie mogła znieść widoku zakochanych. Codziennie, wczesnym rankiem wymykała się z zamku na leśne ścieżki Łysicy i całymi dniami błądziła po lesie. Pomimo, że usunęła się starszej siostrze z drogi, kruczowłosą ciągle drażnił widok pięknej siostrzyczki i postanowiła pozbyć się rywalki. Najpierw miała zamiar strącić siostrę w przepaść. Kiedy jednak to się nie udało, zamierzała napoić złotowłosą zatrutym miodem, gdy ta powróci do zamku ze swojej codziennej wędrówki. Jednak i ten zamiar nie został spełniony. Zanim młodsza siostra zdążyła dotrzeć do domu, rozpętała się gwałtowna burza, a ogromny piorun uderzył w zamek, rozbijając mury w gruzy i zabijając starszą sióstr oraz jej ukochanego. Dziewczyna zapłakała rzewnie nad tragicznym losem najbliższych, a jej łzy spływały po kamieniach. Nazbierało się ich tak dużo, że do dziś zasilają źródełko, nazywane zdrojem świętego Franciszka. Woda znajdująca się w niewielkim zbiorniku u skraju Puszczy Jodłowej podobno ma moc leczenia chorób oczu. Obok źródełka wybudowano kapliczkę poświęconą właśnie patronowi ekologii. Od dawien dawna przyjeżdżają tu ludzie z dalekich stron, by woda ze źródła mogła uleczyć ich choroby oczu. Szczególnej właściwości tego źródła doświadczały ponoć również kobiety pragnące urodzić dziecko. Ilekroć napiły się cudownej wody, zaraz nabierały chęci do życia, a po pewnym czasie okazywało się, że noszą pod sercem nowe życie. Również Stefan Żeromski chętnie odwiedzał okolice świętej Katarzyny. Dowód na to pozostał w jednej z kapliczek, zwanej kapliczką cmentarną lub kapliczką Stefana Żeromskiego. Znajduje się ona niedaleko klasztoru Bernardynek. Pisarz i jego przyjaciel Jan Stróżecki wewnątrz kapliczki wyryli w tynku swoje inicjały. Napisy pochodzą z 1882 roku. W okolicach Ciekot
Miejscowi doświadczyli nie tylko obecności opieki świętych, ale i ingerencji piekielnych mocy. Od dawien dawna wiadomo było, że dzika i nieprzenikniona puszcza była ulubionym miejscem czartów. Toteż sługom piekielnym trudno było pogodzić się z tym, że na ich ulubionych terenach zagościli przedstawiciele religii chrześcijańskiej i starali się zakrzewić wiarę w sercach miejscowej ludności. W Dolinie Wilkowskiej, w sąsiedztwie Ciechot, pozostała pamiątka po jednej z bitew, jaką diabły planowały stoczyć z kościołem. Czarci kamień. Legenda głosi, że gdy do klasztorów prowadziły się mniszki, rozgniewało to okrutnie miejscowego diabła, który postanowił zniszczyć świętą budowlę, nie kryjąc się zresztą ze swoim zamiarem. Pewnego razu porwał ze zboczy góry Radostowej olbrzymi głaz, wzniósł się w powietrze i poleciał w kierunku klasztoru. Zakonnice dowiedziały się, co zamierzał uczynić diabeł i zaczęły się żarliwie modlić. Bóg wysłuchał ich próśb, wszystkie siostry zamieniły się na chwilę w gołębice i pofrunęły na spotkanie z diabłem. Ten, znalazłszy się w samym środku stada, utracił orientację i upuścił kamień w Wilkowie, a klasztor ocalał. Inna wersja legendy mówi natomiast, że kiedy diabeł zaczął zbliżać się do klasztoru, zaczęło świtać. Była to pora, kiedy mniszki rozpoczynały właśnie śpiewać jutrznie. Ich gorliwe śpiewy słychać było poza murami klasztoru. Dotarły one i do uszu diabła, który nie mógł znieść nabożnych słów, przez co zrzucił głaz na ziemię. Podobny głaz znajduje się na Górze Klonowej, niedaleko Masłowa. Legenda głosi, że miał to być prezent ślubny od miejscowego diabła dla jego ukochanej czarownicy. Szatan poleciał do piekła, gdzie znalazł największy i najbardziej gorący kamień. Postanowił, że postawi go w centralnej części wspólnego domu, który stworzy z czarownicą, aby grzał on zakochanych w najbardziej zimne noce. Kiedy diabeł uniósł kamień i wzniósł się wysoko, nagle usłyszał bicie dzwonów z klasztoru świętej Katarzyny. Diabeł przeraził się tak bardzo, że rzucił kamień na ziemię i upadł on właśnie na szczyt Góry Klonowej, gdzie stoi po dziś dzień. Podobno wciąż widać na nim ślady diabelskich pazurów.